Ja wiem, że lubicie rymowanki, ale na górze róże, na dole stoły, epidemia koronawirusa, Poznań zamyka szkoły. Nie. Nie, takich rymowanek nie piszemy. Ale ja przy okazji, jeśli nie możesz wyjść na rynek, zapraszam cię na kolejny na moim kanale odcinek. No takie rymowanki są już lepsze. A dzisiaj zobaczymy odcinek, w którym dostaniemy najgłupsze odpowiedzi, podpowiedzi na różne zadane pytania w szkołach, pewnie przez ludzi. No wiadomo, teraz do szkoły nie chodzicie, więc macie ten czas na to, żeby oglądać swoich ulubionych twórców. I ja wam daję fajny maraton na kanale. Także zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, nie piszcie takich rymowanek, okej? Okay? Tu naprawdę nie ma się z czego śmiać, zostańcie w domach. I zostawcie oczywiście też hashtag odpowiedź, bo dzisiaj zobaczymy te najśmieszniejsze odpowiedzi. No, także ja się rozsiądę wygodnie i zaczynam. Nie piszcie głupich rymowanek, błagam was. Najśmieszniejsze rzeczy, jakie przydarzyły wam się na randce, jakże, o nie, jak zaczynamy od ranki, to może być grube. Byłem na randce, wszystko grało, dopóki nie poszliśmy do niej. Kot siedział na werandzie, chciałem go pogłaskać, a ten wyskoczył z czwartego piętra. I po randce. Mogłeś pościemniać, że tego kota jakby w ogóle nie było w domu, jak przyszedłeś. W sensie byłeś w tym domu pierwszy raz, więc kot miałeś wiedzieć, że akurat na werandzie, na balkonie jest kot. Chyba, że ona to widziała, to masz przerąbane. Spotykam się od dawna z chłopakiem. Jest to poważny związek, lecz on ciągle puszcza przy mnie bąki. Takie głośne. Pisze na serio, czy to normalne? Jakby to jest najwyższy wyznacznik zaufania w związku, więc nie wiem, ile jesteście ze sobą, ale bąki są spoko. W sensie każdy puszcza bąki, no nie oszukujmy się, ale faktycznie, jeżeli komuś to przeszkadza, mógłby wyjść z pokoju na przykład. No jeżeli tobie to przeszkadza, powinnaś mu to powiedzieć. Jak najbardziej, jakby puszczał ciche, to tak jakby coś przed tobą ukrywał. Zitek! Dobra rozkmina. Faktycznie, jakby to był cichy i nagle, coś tu śmierdzi. Nie, to nie ja, to ten kot, co spadł z czwartego piętra. To jest pytanie w ogóle, ale nieważne. Czego się bardzo boicie? Ja na widok pająka mam ciarki. Ja to samo i wolę o tym nie rozmawiać. Innych robali też się boję. Kiedyś się bałam, jak mama wróci z wywiadówki, a wy? Hehe, szkoła na 100%. Ja najbardziej boję się tego, że kiedy oglądam te filmy, niechcący kliknę przycisk lubię to. Gdzie można obejrzeć to? Na Facebooku, dajcie znać. Jak lubię to? W sensie chyba bardziej udostępni. Chyba bardziej udostępni się boisz, co? Dlaczego myślę o śmierci? Oh no, znowu trudne problemy XXI wieku. Zrobiłem koledze laskę za pieniądze. Taką struganą, no przecież taką struganą oczywiście. I klasa się o tym dowiedziała. Jak mam to odkręcić? Chyba tylko zmienić szkoła. Jak starzy się dowiedzą, to mnie zabiją. To jest model tej laski. Fk, rzeźbiona z w drewnie rzeźbiona, okej? Okay? Tak mimochodem, po ile u ciebie za laskę? Ona rzeźbi, czy on u ciebie za... Rzeźbi... To może być tanie rzeźbienie, bo nie każdego na to stać, więc to jest tanie rzeźbienie. Czy i co sądzicie, czy to są rurki i czy mi pasują? Proszę o normalne odpowiedzi, a najlepiej dziewczyn. Opinie facetów w ogóle mnie nie interesuje. Fajnie masz pokój meblowany, ale tutaj nie ma żadnego mebla. To po pierwsze, ściany ścianami, bo jak ktoś chce taką, powiedziałbym, zgniłą butelkową zieleń, to niech to zostanie. Podłogówka jest, dwie półki zrobione, ale ten pasek, co tam po chińsku pisze? Dziewczyny, proszę stanąć tutaj i się zmierzyć, co tam pisze po chińsku. Współlokator! Miał być pewnie współlokator, ale nie wnika. Mój współlokator uważa, że miłość między dwoma facetami jest modna. Faceci kochając się razem przychodzą na wyższy poziom samoświadomości. Zgadzacie się? Pilnuj się w nocy. Dalej. Ja też boję się śmierci. Ja jeszcze nie chcę umierać, ale czasami... A, nic. Ja czasami, ale bo no i dlatego też, mleko. No, także ktoś zadał głupie bardzo pytanie i dostał przy okazji głupią odpowiedź. Ale być może Venice, czyli osoba, która zadawała pytanie, przypomniała sobie, że na przykład nie ma mleka w lodówce, więc może teraz pójdzie do sklepu po mleko. To może mieć jakiś sens. Szczerze wyznania Persji, czyli pewnie nazywa się Persji ta osoba, która to pisze. Pierwszy i ostatni raz pytacie mnie, o co chcecie. Żadnych kłamstw, odpowiem na każde pytanie, nawet to najbardziej intymne. No dajesz! Co się stanie, jeśli Pinokio powie, teraz nos mi urośnie? W sensie, czy to jest kłamstwo? Co to za rozkminka? Co się stanie, jeśli Pinokio powie, teraz nos mi urośnie? No właśnie. Bo może mu nie urość. Urosnąć. Co odpowiadać na SMS-a o treści, co robisz? Jakieś jajca dawajcie. Masz. I podesłał jajca. He he! 2002 rok przed memami z Trollface'em. 2000, znaczy Trollface to był chyba 2008, 9, no ale 7 lat wcześniej podsyłał się jakieś jajca, więc masz tutaj z chodu siłkowego albo wolnego wybiegu, najlepiej podesłać na takie dobre jajca. Co myślicie o chłopaku, który nie chce pracować i dziewczyna musi go utrzymywać, bo mój chłopak powiedział, że tylko jedno z nas będzie pracowało i na pewno nie będzie to... To dobrze powiedział. Na pewno jedno z nas będzie piło wodę i to nie będzie ja. Kto pije wodę? A odpowiedź na sprawdzianie. Marysia ma 23 lata. Czy powinnam go zostawić? Spytam mojej żony, jak wróci z pracy. No. I jedno z nas musi pracować.
i albo żona wraca z pracy w ten sposób, czyli jedno z nas będzie pracowało i tu już ktoś się tak samo dogadał z żoną, że on siedzi w domu, ona pracuje. No, także hehe, świetna odpowiedź, nikt nikomu... A jeszcze porucznik Borewicz to napisał, o Boże, to jest tyran. Faceci, czy faceci są aż tak niezdecydowani? Nagle wyznaje miłość, twierdzi, że dawne sprawy uporządkuje, po czym okazuje się, że się wycofuje. Co to za chłop? Nie jesteśmy aż tak niezdecydowani, chociaż w sumie, no może trochę, nie wiem. Kosmiczny wilk. A ja się założę, że te wszystkie odpowiedzi piszą dziewczyny, co? Wy tam trolujecie, wy tam nieźle trolujecie, żeby facetom zrobić... koło ucha zakręcić małżowiną, żeby to było na nich, a nie na was. W sensie na, no, że wy trolujecie. Facet nie miałby po co tam pisać, bo nie wie, czy jest zdecydowany. Ja bym nie pisał, chociaż nie wiem. Czym chcielibyście być? Jakim zwierzęciem lub istotą z bajek? I tak, itd. chcielibyście być? Znak zapytania, dwukropek, nawias zamknięty z prawej strony. Ja bym chciał być gumisiem. Małe... chusteczki produkują wino dające niezłego kopa i nie płacą VAT-u. No tak, to zrozumieją tylko osoby, które mają firmy i biorą wszystko na fakturkę. Także... prawidłowa odpowiedź, no państwo jakoś musi kraść pieniądz. Ale zastanówcie się na przykładzie youtuberów, co nam takiego dało państwo, że my, youtuberzy, musimy płacić normalnie podatki, VAT miesięcznie, to są naprawdę czasami horrendalne kwoty. No nie, wy się nad tym nie zastanawiacie, nie wiem, pewnie większość z was, bo nie macie swoich firm, ale ci, co mają firmy, no zastanówmy się na tym, czy nie warto było być gumisiem. Pomocy! Dwukropek z przecinkiem, średnik, zamknięty nawias, w sensie z lewej od do prawej do lewej. Ostatnimi czasy zauważyłam wybrzuszenie na wysokości barków pod brzuchem. Lekko nad miednicą, tam gdzie są włosy łonowe. Gdy dotykam, boli, jest lekko czerwone. Co to jest? Może przepuklina? Mam 14 lat. No właśnie, na wysokości barków pod brzuchem? Na wysokości barków brzuch jest tu, na wysokości... To jest niewykonalne! To jest niewykonalne! Czy ta wiadomość pochodzi bezpośrednio z Czarnobyla? Jestem ładna, ocencie! Na dwóch skałach, ale teraz siedzi na koniu. Więc pewnie... no... no nie wiem, nie ciężko, fajny koń. Pierwszy raz, o nie, czy to jest twój pierwszy raz, no nie. Tydzień temu zostałem u chłopaka na noc i mieliśmy przeżyć swój pierwszy raz wiązania butów oczywiście, no. Prosta sprawa, że jak się ma 14 lat i przychodzi się z rzepów na buty, ze sznurówkami, z agletem, to trzeba wiązać. Ja byłam bardzo podniecona, on też, jak wiązali te buty, no masakra. Ale jakoś przyszło, co do czego to zmiękł mu. Normalnie sznurówek mu zmiękł? Ja pierdzielę, to taki al dente sznurówek był, próbowałem dwa razy i nic. Czemu mogło się tak stać? Makijaż ci się zmył. Ale po co makijaż do wiązania butów? Nie rozumiem. Pomocy! Ja pierdzielę. No ankietowani pewnie odpowiadali, że pięknie, że aż rura mięknie. Mój pies patrzy się jak dauniak. Czemu tak agresywnie? Mój pies ciągle patrzy na mnie, ma spojrzenie jak jełop. Co on chce mi przekazać? Że jaki pan, taki pies. No i to jest dobra kontra. Nie należy się śmiać z psów, jak masz fajnego, uśmiechniętego psa. Jakby dorobić mu ryjek, to wygląda trochę jak świnka. Więc... psoświnka. Czy on chrumka, czy szczeka? Nigdy nie wiesz. Praca na plastykę. Hej, potrzebuję narysować na plastykę rysunek przedstawiający bądź mądry przed szkodą. I zupełnie nie mam pomysłu. Pomóżcie! Narysuj prezerwatywę i siebie. No. A w międzyczasie zgłoś się po zwrot podatku za pracę za granicą! To jest kwintesencja tej odpowiedzi, tego mema. Tylko 57% osób lubiło to, także... ale więcej osób polubiłoby zwrot podatku za pracę za granicą. Więc no, jedźcie... no, bierzcie podatki! Bierzcie zwroty! Filmy platogoniczne, oczywiście! Elo, elo, małe pytanko ze strony May. Tu już jakiś raper będzie wjeżdżał, tej! No, poznański, nieważne. Mianowicie, czy zdarza wam się... fyfy-ryfy, oglądając filmy fingeringi. Liczę na szczere odpowiedzi. Powiem ci, że to zależy. Jeśli oglądamy całą rodziną, to nie. No tej! Tej sepory w Poznaniu tak macie. Ja nie wiem, czy tam normalnie doładowany Brazers, czy jakieś inne HD za ileś tam miesięcznie. I całą rodziną siadacie popcorn, czupa czupsy i... co się dzieje później. Jestem kobietą i oglądam czerwoną tubkę. No YouTube'a trzeba oglądać. Proste. Czy to coś dziwnego? Wszystko w porządku, póki nie zaczniesz... bo ona pracuje, prawda, na igrzyskach olimpijskich, tam ujeżdża, że wali tymi... no się rozkojarzyłem, no oglądajcie YouTube'a ogólnie, nie? Rodziców nie ma w domu, a ja zapchałem kibel. Co zrobić, żeby odetkać kibel? Proszę o szybką odpowiedź. Usta. Jak jesteś po operacji plastycznej, masz normalnie botoksik wciśnięty w wary, to możesz tam jako czesiohydraulik zawalczyć z pisuarem, ale tak to raczej nie. Proszę, pomóżcie. Otóż właśnie jestem u kolegi, no ale on kibla w domu nie ma, tylko taki polowy. No to idę zwalić kloca, a tu nagle sru! Mój nowiutki Sony Ericsson
Najte w gówno. Najte, nie wiem, to jakiś slang pewnie. Sonery, w kibel polowy to oni tam gdzieś slangiem się porozumiewają. Przecież nie włożę tam ręki, już zdążył się zanurzyć. Pomóżcie, czym, jak mam go wyjąć? A czym to napisałeś, tak swoją drogą, nieważne. Najlepiej jak wystawisz go na aukcji Allegro i zaznaczysz odbiór osobisty. Nowiutki Son Ericsson, 10 zł, ale wyjęcie z tego... I w obecnych czasach, w obecnej sytuacji byłoby to niemożliwe odbiór osobisty. Rozumiecie? Epidemię, pandemię, nie bardzo. Czy wy też tak macie, że kiedy wracacie ze szkoły do domu, to musicie ciągle sprzątać, a później słyszycie tylko: ty nic w tym domu nie robisz! Cały dzień tylko leżysz! Czy tylko u mnie tak jest? Nie, tylko u ciebie, u mnie... Znaczy u mnie tak w sumie nie było. U mnie tak nie ma, ja faktycznie nic w domu nie robię. Z tym, że się totalnie tym nie przejmujesz, więc jakby śpisz między parówkami, a jajecznicą, a talerzami. I na koniec, jak zdobywacie kobiety? Prawy, zapisz obrazek jako. Wy też? Czy jak Telimena z Tadeuszem, rozumiecie, pan Tadeusz, dobrze, nie ma. Okej, kolejny odcinek z maratonu uważam za zakończony. Jeżeli chcecie więcej takich odpowiedzi, a ogólnie odcinków na moim kanale, w których będziecie oglądać pewnie wtedy, kiedy jeszcze siedzicie w domach, bo macie 2 tygodnie teraz przerwy od szkoły, pewnie niedługo też jakiś od pracy, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, szybkie 20 tysięcy łapeczek, od razu pojawi się kolejny odcinek i zostawcie hashtag odpowiedź albo odpowiedzi takie jak na początku filmu i tyle do mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale. Mistrzowskie Oki. Siema.